Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku przygód naszego poważonego Sama. Konkretnie część druga, odcinek chyba 35, ale nie mam pojęcia czy akurat ten. Dzięki sobie uciec. Nie dam, nie sprawdzałem, w sumie generalnie nie ma to większego znaczenia. Szczęśliwi odcinku finiszą. Matko, ścięta budka czerwona. Cholera, jakiej dawno nie było. Ciekawe co tym razem usłyszymy. Przynajmniej ten początek odcinka jest jakiś taki spokojniejszy niż poprzedniego. Nie ma aż takiej presji czasowej. Holy shit. No nie, no dałem się zajechać z tym klaunem, naprawdę. Ten klaun mnie totalnie nie zajechał. To jest według mnie bardzo ubogie. Znowu te klauny w mojej głowie, przed moim działem. Gin. Nie wiem czy minigun to nie zadziała lepiej. Mam wrażenie, że na szkielety minigun działa troszeczkę jakby wydajniej. Nie! No co za klauniątko jedno, no. Dobra, wiecie co? Odczuwam zbyt dużą presję. Spadajcie wszyscy na bambus. Ja to muszę przejść do notarcia, wybaczcie. Za mało miejsca mi tu dali. Muszę się za bardzo rozpychać. Dobra, jest nieźle. Przeżyłem, mam się w miarę... okej. Czemu ja nie mogę tam skoczyć? To jest takie bez sensu. Widzicie tę niewidzialną ścianę? Ja idę po prostu w ścianę. Jest to niewidzialne. No dobra, przede wszystkim ta budka telefoniczna. Aż chcę posłuchać, co tutaj Sami ma do powiedzenia. Jest to Sam? Tak. Kto to Sam? Jest to mnie, Sam, z drugiego encounter. Sami z drugiego starcia. Jestem bardzo blisko do mental teraz. Mogę kick his ass. Look, I'm really busy right now. Can you call later? Secret phone booth has been discovered. Uwielbiam to połączenie, że właśnie pamiętacie budki z drugiego starcia, to nie? I kurczę, to się rzeczywiście rozmawiało po prostu z Samem z przyszłości. To jest świetny zabieg, po prostu strasznie mi się podoba. Takie déjà vu. Crow Team, no okej, okay, no fajnie jest. Może ja się zapiszę czy coś. Holy shit, holy fuck. Gin. Yay, Hoover Fighter. Zaczekaj. O, te na też bo one mogą mi brudzić. Dwa Hoover Fightery, ale to będzie fajne. I siup! Ale będzie fajnie tu walczyć. Zapraszam do tańca. Gyn. Wysiel! Jak ja was dawno nie zwalczałem. No siema, no papa, no siema, no papa, no papa, no siema, no papa, żegnaj. Mam nadzieję więcej cię nie zobaczyć. Ale już fajnie się ich likwiduje. No po prostu tak się rozstrzeliłem, że aż mi się na kichanie zbiera. Dobra, wypadałoby teraz sobie postrzelać trochę do tego dużego pajączka, bo on może stanowić potencjalny problem. A, do dwóch pajączków. No, one mogą stanowić większy potencjalny problem. Ten się powinien rozpierzchnąć mak. Zaraz, drobny. Rozpierzchnąć matkę.
ciężko się wysłowić do tego wszystkiego. Teraz strzelam tylko w niego. Żaden inny przeciwnik dla mnie nie istnieje. Nie istnieje, powiedziałem! W której części słowa nie istnieje, nie zrozumieliście. Przetłumaczę wam to w sposób laserowy. Tak, laserowy znaczy też idiotoforny. Dobra, gin duży pajączku, dziękuję. Takiego rozgnieć sobie na ścianie gazetą, matko. Tak jak przemalować pokój. Konkretnie na zielono. Zielony uspokaja, także... Także spoko. Holy shit. No dobra, no jest was kilku. Miło z waszej strony, że zostawiliście mi Hoover Fightery, żeby móc was walczyć. Chyba chcą mnie wprawić trochę w... do przyszłego jakby starcia z Hoover Fighterem w roli głównej. Co to wszyscy? Spoko. Sam Kim Friends. No, okej. Okay. I love Zagreb, matko święta. Yeah, that's my ride. Aha, Instytut Mentala. No okej. Okay. Zobaczmy jak to wygląda. Podejrzewam, że jest to jakiś tajny budynek, w którym menta sobie funkcjonuje, przesiaduje i tak dalej. Wow, znalazłem sekrecik, super. Minusio, faniusio. Podsumowanie nie interesuje mnie. No i co, dojechaliśmy chyba. Sami, dałeś sobie skopać dupę, serio, kanarowi. Czyli jednak troszeczkę trzeba będzie się przejść do tego instytutu, no trudno. Dobra, dajcie mi sekundkę, ja sobie poczytam co to jest, bo tu coś ważnego może być. Udało nam się... Musimy tylko dotrzeć do frontowych drzwi mentala, zadzwonić dzwoneczkiem i skopać mu dupę. Postępuj z uwagą. Będzie dużo przeciwników. Nasi sprzymierzeńcy rozrzucili sporo broni po drodze, żebyś no, mógł sobie z tym poradzić. Let's make sure you destroy. Okej, okay. Czyli mamy ich rozwalić jak najwięcej, żeby... O! O! Czyli okej, w tym budynku jest mental. No chodź tu. Chodź tu, piczko. Strasznie chciałem to zrobić. Dawno nie korzystałem z tej broni. Dobra. O, holy shit. Holy kraken. Dobra. W sumie tu nie potrzebuję aż tak dużo na razie broni. Dobra. Słuchajcie, twardy zapis, bo to już, jak widzicie, zbliżamy się do końca. Powolutku, chociaż ja jeszcze wróżę jakieś dwa odcinki. Czyli ten, podejrzewam, będzie przedostatnim, ale słuchajcie tej muzyczki, posłuchajcie jej przez chwilę. Aż od razu zapowiada konkretną walkę, jakby na pewien finał. No nie oddzielajcie mnie! No co za skurczybyki. Jakie chamstwo w państwie, ale dobra, spoko. Na piechotę dotrzemy do tej piramidki, to będzie nasz główny przeciwnik, podejrzewam. Ty co, może jakiś granat? Granatnik? Nie, granatnik działa tak se. Słuchajcie, z tego se postrzelam. O, będzie dobry wybór. Nie lubię tych fruwających robolotów. Hugokopterków. Mini hugokopterków. O lol, a to mi dają poważne obrażenia. Tylko może jeszcze warto by było poczekać na
na konkretnych przeciwników, bo teraz to tak póki co odpukać jeszcze nie atakują z pełną siłą swą, podejrzewam. Jeśli to jest ich pełna siła na ten levelek, no to nie robi to na mnie aż tak dużego wrażenia jak powinno. Dobra, powiedzmy, że... definitywnie mogę przejść do natarcia. Dobra, koniec tego dobrego. Tych promolotów też nie lubię. Lol, byczek umarł. Nie dobrze, znaczy przykro mi. Bardzo mi przykro, naprawdę. Sorry, Bysiu. Nie chciałem cię zabijać. Ale stałeś mi na drodze. Czy mi się zdaje, czy ta muzyczka się nie zmienia, jak mam przeciwników przed sobą? To może oznaczać tylko jedno. Tutaj siła wroga będzie konstans. Ale wiecie co? Potrzebuję przejść do natarcia. Znowu. No jak tam? Oj. Nie wiem, czy nie jest to tak, że ja zużyłem to niepotrzebnie. Fajnie się rozpadają te figury, naprawdę. Super. Dobra, ja się może zapiszę. 69 punktów życia, wiecie, spoko. Nie wiem, brzmi to tak, jakby coś gdzieś się na mnie czaiło. Teraz tak, potrzebuję troszeczkę wsparcia moralno-życiowego. Bo jednak 69 punkcików życia no na wiele nie starczy. To nie jest jakaś komfortowa sytuacja w tej chwili. Dobra, zobaczmy. Potrzebuję albo żyćka, albo dużego działa. Jedna z dwojga. Najlepiej cannonballa. No dobra, żyćko. No rzeczywiście troszkę go dostałem. Co prawda nie jest to wartość, która mnie zadowala, ale... O! O, dokładnie! Patrzcie, proście, a będzie wam dane, ludzie. To było piękne. No, tylko tak, z helikopterami to ja bym sobie wolał poradzić w ten sposób. Co się stało z tą papuszką? Drogi helikopterze, jakbyś mógł... Olol, 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 olol. O losie ściętych, o losie Eskimosie. Dobra, ja może czytam zapisik, bo to wyszło w wiki. Ja się tu skupiłem na helikopterach, natomiast przeciwnicy woleli skupić się na biciu mnie. Tak, drogi helikopterze, też uważam, że... Też uważam, że to jest po prostu idealny moment. Na ruch typu zupełnie w dół. Dobra. Helikopterów się pozbyłem, co dalej? Może wezmę ten kanon. No to nie miały być jakieś duże... O właśnie, miśki. Wspaniacy. Słuchajcie, ja powiem wam w ten sposób. Najpierw się rozprawię z wami, a później z wami, co wy na to. Holy shit, holy shit! No, spoczyj, spoczyj. Powinno rozwiązać... No nie. Nie jest dobrze. Aha, dają mi zrobić odwrót jako taki. I to już jest jakoś miło z ich strony. O, jak ta rakieta przeleciała mi obok ucha! O matko, kończy mi się amunicja!
dali mi trochę miejsca do tej zabawy, bo jak nie ma gdzie robić odwrotu, to jest trochę bardziej ubogo. Znaczy inaczej, nie nazywajmy tego odwrotem oczywiście, no. Myślę, że skuteczność tego piumpiuma jest nawet trochę wyższa niż oczekiwałem. Nie, znowu wy... Wiecie co, ja zrobię to inaczej. O, sam się rozwalił. Piękne, piękne. Dobra. Przedtem przechodzi do natarcia. W końcu. Holy shit, zaniedbałem jedną stronę. No nic, nic, spokojnie. Będzie dobrze. A, saving. No dobra, czyli chwilę oddechu. Tylko teraz tak, zaraz. No i to miało zrobić na mnie jakieś wrażenie, to nie zrobiło. Kto następny? Kto następny? Wy. Ubogo. No to najgorsze jest to, że wy tak trochę pewnie uwagę odwracacie. Zadali mi... Chyba liczyli na to, że będę tutaj ze strzelby wykańczał. Jest to... no jakaś propozycja na pewno, ale... No ho, no oczywiście, uwiedzieli mnie teraz. O, cholera. No powiedzmy, że to... A, na tych mi dali, no dobra. Zaczynam rozumieć ideę. Nie mówcie mi, że to już... Dobra, jeszcze trochę miejsca za plecami jest. Duży biały. Stary, czym ty oberwałeś po całym sobie, że jesteś taki bieluchy? Delikutaśny bieluchy, no dobra. Słuchajcie, drodzy przeciwnicy, jakbyście mogli konkretyzować swoją formę, w sensie jeden typ przeciwnika naraz jakby mógł mnie atakować. Czyli mówię, że w pojedynczej liczbie, to nie? Nie musi być tak, że jeden przeciwnik naraz, bo to by było, no... Mógłbym wymagać od was zbyt dużo według waszego mniemania. Nie chciałbym, no wiecie, was jakoś zniechęcać. Chociaż granat na ryj też nie jest jakimś wielkim zachęceniem, powiedziałem. I stanowi formy zachęty zazwyczaj. O nie. Granatnik. Proszę granatnik. Okej, no oberwałem, no ojej. Dobra. Zapisik. Definitywnie zapisi. Dobrze broniony ten instytut mentala jest. Serio, tak bez kitu. To jest jakieś takie miejsce. Ej, stary, chyba ci się trochę skrypcik poplątał. Mięśniaków snajperka działa tak sobie. Ustalmy, że... O ty cholero jedna, dobra, granatnik. No rozpadł się, no jest to... Kurczę! No i widzicie, tyle granatów z jakiegoś granatnika nie trafiły. Zwykły granat ręczny, proszę bardzo. Pyk, trafiony, zatopiony. Więcej dyskusji nie ma. Dobra, cokolwiek mówisz, gin. No ósme Rzyśko, no fajnie.
Nie wiem, jak wy uważacie, ja uważam, że jakoś sobie radzę. Kurczę, jak się cieszę, że w końcu zbliżamy się do końca tej serii. Nawet nie macie pojęcia, jestem tak jakby zniecierpliwiony, żeby móc zagrać w końcu w Sirius Sama trójkę. Chciałbym, grałbym. O, lipa. Dobra, trochę mnie atakujecie, no okej. Oho! Oho! Dobra, ludziska, myślę, że to fajny moment na zakończenie tego odcinka. Ja oczywiście za chwilę nagram kolejny, bo mówię, starszy się niecierpliwie. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Komunikujcie się ze mną. No i co? Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się zdrowo. Hej!